Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. Witają Was Robert Florczak, Andrzej Zieliński, Polska. My jesteśmy wędkarzami z miasta Łodzi i trochę te klimaty to dla nas aż się śmiejemy na okrągło właściwie, bo piękna Zatoka Pucka, z której Państwa serdecznie pozdrawiamy. Mamy miesiąc maj, będziemy chcieli złowić belonę. Maj się kojarzy ze szczupakiem, z rozpoczęciem sezonu szczupakowego, natomiast wielu wędkarzy zapomina, że mamy tą zapomnianą okazję wyjątkową złowić tutaj rybę, która no jest rybą ciekawą. Będziemy starali się zlokalizować, wiemy, że te ryby są w zatoce, ale są punktowo, także będziemy się starali je zlokalizować. No i o sprzęcie może Andrzej parę słów. Znaczy, udało mi się tutaj przyjechać kilka lat temu i jest to ewenement z kleju europejskiej tak naprawdę. Łowimy na błystki wahadłowe, myślę, że takie 21-22 gramy najbardziej sprawdzają. Przynęta jest prowadzona, różnie wędkarze łowią, tak? Niektórzy łowią płynąc w trollingu. My będziemy starali się lokalizować w ten sposób tą rybę, że napływamy na miejsce, jeżeli jest branie, zatrzymujemy się i będziemy próbowali po prostu rzucać z ręki, łowić to z ręki. Belona wchodzi tutaj na tarło, wtedy kiedy kwitną bzy tak naprawdę, kiedy czuć zapach takiej pełnej roślinności. Staramy się przyjechać tutaj, żeby właśnie to zrobić. Wczoraj były zawody, była tak zwana belonada, ona się odbywa co roku. Troszeczkę warunki nie sprzyjały, bo bardzo wieje. No trzeba wziąć właśnie poprawkę na to, że tutaj lubi wiać i wszelkiego rodzaju przejazdy z małymi jednostkami pływającymi no mogą po prostu stać się wyjazdem ekstremalnym. Dlatego patrzmy na pogodę, nie tylko na to, czy jest słońce, ale jak wieje. Jeżeli wieje mocno, no to weźmy to pod uwagę, bo jakieś wszelkiego rodzaju szuwarki, takie łódeczki, krypy i małe pontoniki nie wchodzą w grę. Dokładnie. Jeżeli mówimy dalej o sprzęcie, niektórzy stosują, znaczy większość wędkarzy stosuje żyłki. Jeżeli mówimy o żyłce, to trzeba założyć już, myślę, że 20, nie wiem, 5 wzwyż, tak? No tak, bo na dużej, inaczej, na odległości, jeżeli wędkarze trollingują, przynęta jest prowadzona daleko za łódką i mówię, kiedy to uderzenie ryby może nie jest tak bardzo wyczuwalne, natomiast jest większa szansa, że ono się utrzyma, bo mówię raz, że wędka będzie pracowała, druga sprawa, że po prostu żyłka jest rozciągliwa. Natomiast łomiąc na plecionkę, mamy szansę tego fajniejszego brania, natomiast mówię, może być tak zwane, że będzie więcej spadów ryb. No są wady, zalety. Lepiej się czuje to moment brania, dokładnie. Lepiej się wcina rybę na plecionce, natomiast żyłka przez to, że jest miękka, powoduje nam, wybacza nasze błędy, tak, podczas holu. Przetestujemy, Robert. No, przetestujemy, dokładnie. Zrobimy na dwie rzeczy, zobaczymy, jeżeli będzie skuteczniejsze, to będziemy się przezbrać. Natomiast prostu, tak? Ryba ciekawa, taka trochę bocianowaty pysk, drapieżna. Trochę podobna do szczupaka, jeżeli chodzi o ten sposób taki, że tak, że, tak ta praca podczas holu i to samo branie też jest, jak już chce wziąć, to jest zdecydowane. Może ważna rzecz, o której jeszcze sobie powiemy tutaj, stosujemy kotwicę, która jest odsadzona od błystki, czyli możemy zrobić tak zwanym fluorokarbonem do zbrojką, żeby była odsadzona. Belona jest szybką rybą, dosyć szybko prowadzona jest przynęta, coś jak przy boleniach. Natomiast samo uderzenie bardzo często kwituje się zacięciem, jeżeli jest kotwica troszeczkę poniżej zestawu. Tak, i patrząc na to, pewnie Państwo zobaczą, bo Piotrek, kamerzysta, to na pewno Państwu pokaże. Te ryby są przy okazji. Jest piękna, dokładnie, pogoda, nie ma w ogóle ludzi, wielka woda do łowienia. Także zapraszamy na wspólne wędkowanie. Razem z nami mamy przyjemność. Nie ma z nami Piotka. Mam nadzieję, że niedługo będzie. Pozdrawiamy go serdecznie. I zapraszamy na wspólne wędkowanie.
Żadnych udziwnień, srebrna błystka. Czasem ma znaczenie szerokość, praca, ale to kilka błystek wystarczy, żeby tam po chwili się wpasować. I czekamy na charakterystyczne uderzenie w szczytówkę. Jak te ryby namierzymy, możemy stanąć na kotwicę i próbować łowić je z ręki. No ale na razie póki co szukamy. Jedno pudełko w zupełności wystarczy, z błystkami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że jesteśmy na morzu. Słona woda. Po każdym wędkowaniu w ciepłej wodzie słodkiej myjemy kołowrotek, wszystkie przynęty, na które łowiliśmy. Ta woda nam to lekko tutaj, ta bryza morska nam to spryska. I wtedy, gdybyśmy tego nie zrobili, zacznie nam korodować, ciężko się kręcić. Dbajmy o sprzęt, to dużo nie kosztuje ani czasu, ani wysiłku. Pilnujmy tego. Tak samo krętliki, błystki, to wszystko zachodzi rdzą, jeżeli nic nie zrobimy. Jeżeli już o tym, Robert, mówisz, to tak samo warto jest przypomnieć też ludziom, którzy pływają, wybierają się tak, jak my się wybraliśmy na słoną wodę, odnośnie sprzętu pływającego, tak? Silnik też należy wypukać, żeby przepalić go po prostu w słodkiej wodzie. Raz w roku wymienia się tak zwaną anodę, to jest takie urządzenie, które jest przy śrubie i po prostu trzeba tego pilnować, żeby użytkować to latami, dokładnie. Się wypiełeś. A trudno, no, słaby podbierający. Bywa, no. Jakby to była duża ryba, to pan by pływał, no, ale ktoś mu daruje. Ale gdzieś się pojawiają, mamy pierwsze branie, kontakty, także wypłynęła. Mamy widać nadzieję, że będzie dobrze. To też był samczyk. Uderzyła nam ryba z trola. Po dłuższej przerwie. Nieduża, ale cieszy. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że belona u nas nie ma wymiaru ochronnego, nie ma okresu, nie ma limitów ilościowych. Nie wiadomo dlaczego. No i jesteśmy na wodach morskich, także opłaty. No, odeszła, ale odeszła. Silna ryba. Ale pięknie, tutaj do kamery gra. No nie, Andrzej jest dobry. Polecam. Tak, tak. On bardzo chętnie będzie pomagał tutaj w podbieraniu ryb. Jest, dziękuję. Bardzo proszę. Narzekam, ale mamy rybkę. Trzeba uważać na kotwicę, bo ona tak potrafi jak boleń trochę kaleczyć. O, siewa przy wierzchę. Kości zielonkawe. Ciało też takie srebrne. No i płyń. Delikatnie.
Na takim akwenie presja wędkarska żadna. No i trzeba kombinować. Raz ta ryba jest na głębszej, raz jest z jednej strony cypla, raz z drugiej. Raz taka przynęta, raz trochę inna blaszka. Szybciej, wolniej. Samczyk. Samczyki są mniejsze, samice są większe, ładnie zaczepiona. Trzeba uważać przy pontonie na kotwicę. Proszę, pierwsza zdobyć. Żeby ją wypiąć, żeby to piątowa i nie uszkodzić rybki. Złowiliśmy bociana. Tak jest. O. Tak wygląda. No i co, tradycyjnie? Belona. Zatoki Puckiej. I do wody. Rybka. Nieduża. Belonka, jest. Samczyk. Cześć. Samczyk od tyłu. O! Wyskoczyła. Się odkręciła. O, wypięła się ładnie akurat filmu. Piękne te oczy. I ten dziób, taka trochę prehistoryczna ryba. Ale się mieni ładnie. O, ładnie się mieni. Dobrze, Robert, ja sobie wezmę tu z tej strony, nie? Widzę, że bo się tak mieni. Radzisz sobie. Ładnie. Pokaż do kamery, nie bądź taki. Masz szóstki tutaj. Mamy rybkę. Lagana. Tu jest bardzo dużo zębów, dlatego używa się przyponów stalowych. Bądź też fluokarbonu, ale obcinały nam dzisiaj. Dokładnie. Fluokarbony. Dobra, ładnie. Stroną. Bocznica? O, mam rybę. Tak? No nie. I ułaskawiamy. Dawaj. Pięknie odeszła.
miasta i porzucamy. Ale miałeś? Je. Miałem, bo przecież ciągnąłem. Metrów od pontonu. I teraz jak jest na powierzchni, to możemy ją holować z wyczuciem. Ole, wyskoki. Nawet jak łosoś. Gra do kamery. Waleczny, waleczny. Wędkarsko dzień udany, może te brania ryb nie były tak obfite, natomiast przepiękna pogoda, dało się pływać bezpiecznie, złowiliśmy kilka ryb. Kilkanaście. Nic tylko przyjeżdżać, jeżeli masz czas i możliwości. Polecamy serdecznie. Dziękujemy za wspólne wędkowanie z nami w dniu dzisiejszym. Zapraszamy na kolejne odcinki programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat, z innego pięknego miejsca w Polsce. I zapraszamy nad wody do wędkowania. I przed telewizory, 16:10 w każdy czwartek, nie przegapcie.